Cześć, jestem Aguś, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. No i dzisiaj myślę, że musimy zrobić sobie małe przemeblowanko. Właściwie musimy zmienić tutaj mieszkańców tej zagródki, ponieważ mamy w tym miejscu tylko farmę owocową, a nasze drony zbierają tylko owoce, więc pomyślałam sobie, że musimy przygotować po prostu jakąś owocożerną grupę slajmów, jakąś mieszankę slajmów właśnie, które jedzą owoce. Tą oraz wiele innych gier możesz kupić taniej na G2A. Teraz z kodem AGU masz 3% zwrotu na kolejne zakupy. Szczegóły znajdziesz w opisie. Myślę, że od tego zaczniemy. Jeśli Wam się odcinek spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę koniecznie. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Tutaj chyba rzucimy jakiegoś obcego plorta. W ogóle widzę, że tutaj jest też problem z jedzeniem. Też by się przydało coś dać tym slajmom ognistym do jedzenia, ponieważ no, nie zaprogramowaliśmy naszych dronów do karmienia tych slajmów, więc tutaj trzeba będzie pomyśleć nad samodzielnym robieniem pewnych rzeczy. Także częściowo owoce sobie zabierzemy stąd, bo te slajmy i tak są już bardzo zadbane, no i wrzucimy je dla tych slajmów. Jednocześnie będę musiała jeszcze prawdopodobnie zdobyć sobie jakiegoś plorta, który będzie umożliwiał mi stworzenie tara, bo te plorty, one nie są zjadane przez inne slajmy, w związku z tym po prostu pójdziemy sobie do tej zagrody, gdzie jeszcze dronów nie mam, ponieważ nie wszędzie jeszcze udało mi się je zamontować. A jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi z tymi dronami, co to są te drony i jak to w ogóle, że są drony, to obejrzyjcie koniecznie poprzedni odcinek, bo tam właśnie tymi dronami się zajmowałam i uczyłam się jakby, jak to wszystko wygląda. Dobra, zaczynamy od stworzenia tara. Musimy utrzymać to wszystko w kontroli. Po prostu pozbywamy się tych slajmów w tej okolicy, żeby tą zagrodę mieć już pustą. Nie chcę mi się ich pojedynczo wyrzucać, więc to jest chyba najrozsądniejsza opcja. Ten tar coś nie za bardzo chce polować na te slajmy. O nie, trzyma go, dobra, trzyma. Mamy teraz dwa tary, słuchajcie, ale wyskoczył gdzieś? Chyba slajm gdzieś uciekł. Muszę trzymać to w miarę pod kontrolą. Więc jak tylko zniknie ten slajm, ja postaram się pozbyć tych tarów. Tylko te tary coś... Okej, dobra. Zjedzone. Mamy czystą zagrodę w tym momencie. I tak powiem szczerze, że ta zagroda tutaj była niezbyt przydatna, bo przede wszystkim nie mieliśmy jak karmić tych slajmów. Nie było tutaj nigdzie jedzonka. Zobaczmy, czy jest coś do sprzedania w tych zagródkach. Jak widzicie, nawet plortów tutaj nie ma, także tutaj nic kompletnie się nie działo. Teraz zastanawiam się, czy robić rzeczywiście zagrodę ze slajmami, czy na przykład nie zrobić jakiegoś ogrodu, w którym będziemy hodować jedzonko dla tych slajmów ognistych. I zobaczyłabym jeszcze, czy ten slime jest zaprogramowany do zbierania wszystkich plortów. Tak, tylko dlaczego nie zbiera... Aha, już wiem, dlaczego nie zbiera. Bo jest zaprogramowany, żeby zbierać plorty tylko z plort kolektorów. Może w takim razie zaprogramujemy go, żeby zbierał plorty. No właśnie, widzicie, nie możemy ustawić, żeby zbierał z kilku rzeczy naraz. To jest dla mnie minus, że może zbierać tylko i wyłącznie z jednego miejsca, więc trzeba byłoby cały czas kontrolować to i zmieniać, przeprogramowywać tak, żeby tutaj wszystko było pod kontrolą. Oczywiście w międzyczasie również zestarzały nam się kurczaki. Ojejku, co tu za straszny wybuch! Więc możemy je sobie wrzucić do tej zagrody. Trochę mi jest przykro, że mamy tutaj głodne slajmy, a obok tyle jedzenia. On, zobaczcie, jak tutaj patrzył wszystkie praktycznie w tym kierunku. No i strasznie są zdenerwowane. Muszę w takim razie pójść jeszcze przynieść trochę kurczaków. A może byśmy w ogóle zrobili kolejną zagrodę z kurczakami? Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Myślę, że mogłyby to być nawet te kurczaki. Jakiegoś koguta sobie stąd pożyczymy. Nie martwcie się, to wszystko się zwróci później, tylko musimy najpierw zacząć produkcję. Także tutaj sobie zniszczymy tą zagrodę. A to w ogóle nie jest to miejsce. Z której strony to jest? Z tej strony. Dobra, z tej strony mamy menu zarządzające naszą, naszą zagródką. No i sobie zrobimy tutaj kurczakarnię. Oczywiście od razu kupimy wszystkie rzeczy, które możemy kupić. Mamy już ponad 100 tysięcy, także już niedługo też będziemy mogli kupić kolejne ulepszenie klubu. Dobra, mamy już ulepszone maksymalnie, wszystko jest jak należy. W takim razie kurczaki, do dzieła, róbcie swoje. A ja, słuchajcie, wybiorę się do Szklanej Pustyni. Wybiorę się do Szklanej Pustyni, ponieważ mamy w tym momencie ustawiony świat na weekend, zeszły weekend. Znaczy, myślę, że będzie łatwiej po prostu powiedzieć, że jest to od 27 do 29 lipca. W związku z tym mogę odebrać sobie
imprezowego Gordo z tamtego weekendu, który właśnie gdzieś na Szklanej Pustyni się kryje. Ogólnie powiem szczerze, że dawno tutaj nie byłam. Myślę, że można byłoby sprawdzić miejscówki, bo w sumie dlaczego nie? Dawno tego nie robiłam. Totalnie odpuściłam zbieranie Gilde Ginger, a może warto byłoby kolejnego slajma sobie gdzieś na naszej farmie przygotować, ponieważ tak jak już wcześniej robiłam, dalej zbieram te złote plorty. Fakt, że trochę ich straciłam, ale jeszcze przynajmniej chyba 300 udało mi się ich zachować, a w związku z tym moglibyśmy kolejnego złotego Gordo sobie gdzieś tam postawić. Wtedy byśmy zaczęli na nowo zbierać właśnie te Gilde Ginger, no i tym samym udałoby się nam być może ogarnąć to, żeby tych pieniędzy było znacznie więcej, żebyśmy pobili rekord pieniędzy. Gdzieś tutaj tar jest, słyszę tara. Ale no nie będę się tym teraz zajmować, bo idę szukać tego Gordo. Nie do końca wiem, gdzie się znajduje. Mniej więcej wydaje mi się, że to w tamtym kierunku, ale nie mam pewności, dlatego pójdziemy to sobie sprawdzimy. Aha, to nie jest tar, tylko po prostu ogniste slajmy zaczęły się pojawiać. Okej, to w takim razie nic nam nie zagraża, tego się nie boimy, abyśmy tylko w jakiś promień lawy nie weszli, to będzie wszystko dobrze. Tutaj chyba, wydaje mi się, że to gdzieś tutaj powinno być. Na pewno gdzieś przy jakiejś bramie. O, akurat idealnie weszłam w promień, o którym sama się przed chwileczką ostrzegałam. Wydaje mi się, że to gdzieś przy tej bramie powinno być. Ale nie mam pewności. I teraz tak jak patrzę, to nigdzie go tutaj nie widzę. Może to jest jeszcze gdzieś inne miejsce, może w ogóle z drugiej strony. Myślę, że chwilę tutaj pobiegam i na pewno zaraz uda mi się znaleźć to miejsce. Okej, przestało nam tutaj walić ogniem, może trochę poprawi nam się widoczność, może w tym samym gdzieś uda mi się go znaleźć. Wydaje mi się, że to jest ta okolica, aczkolwiek póki co nie widzę tego slajma. Może trzeba wejść bardziej w tę stronę, może tutaj uda mi się go zobaczyć, a może w ogóle jestem w środku. Kto wie, myślę, że warto byłoby się zainteresować, zajrzeć do środka. Tylko te drzwi mi się teraz otworzyły. Tutaj? Halo, slajmie? Jesteś tutaj? Jest noc, jest trochę ciemno. W związku z tym trochę też przerażające jest to, że pojawiać się będą slajmy, które mogą no, skutkować tym, że będą tary, bo będzie, wiecie, więcej slajmów, więcej plortów różnego rodzaju i wszystkie będą się mieszać. Już się pojawiły. Oczywiście lubię te fosfoslajmy, one są bardzo urocze. Ale jednak sprawiają trochę kłopoty przez to, że się pojawiają właśnie w miejscach, gdzie jest dużo innych slajmów. Spróbujmy raz jeszcze wejść sobie trochę wyżej. No i jest, słuchajcie, schował się troszeczkę. Szukałam go bardziej w tej okolicy na dole, natomiast trzeba było wejść po prostu wyżej. No i wyżej wszystko widać, no i jest nasz imprezowy slajm. Slajmie, tylko nie wziąłem ci jedzenia! Czekaj chwilę, nie idź nigdzie. Prowadź imprezę dalej. Zapomniałam totalnie, że przecież muszę mu coś przynieść do jedzenia, bo ten slime nie otworzy się, nie rozpocznie swojej imprezy, gdy nie będzie miał jedzenia. Myślę, że kurczaki możemy sobie też zebrać. Zaniesiemy mu, po prostu zaniesiemy mu te kurczaki, tylko mam nadzieję, że uda mi się uzbierać ich 10. Tutaj jest trochę slime'ów, one raczej nie jedzą tych kurczaków. I tak nie będę mogła ich zabrać ze sobą, bo prawdopodobnie dostaniemy dużo, dużo ornamentów różnego rodzaju. Więc mamy 10 kurczaków i te kurczaki pójdą na poświęcenie, szczytny cel, czyli nakarmienie tego slajma. Trzeba podejść bardzo blisko, żeby słychać było muzykę, ale to nie ma znaczenia. Impreza trwa, w takim razie otwieraj się slajmie i dawaj mi ornamenty. O, derwisz ornament, ale słodki. Okej, czyli mamy weekend ornamentów derwisz. Tutaj jeszcze pojawił się nam złoty na środku. Cloudy, jakie śliczne! Słuchajcie, te chmurkowe to są kolejne moje faworyty. Ale fajnie, bardzo fajnie, że takie przeróżne te rzeczy dają. No oczywiście teraz chmur nie widać, ale te chmurzaste ornamenty są naprawdę prześwietne. Chyba wszystko już tutaj ogarnęłam. Teraz impreza rozkręciła się na całego. Slajmy postanowiły jeszcze trochę poimprezować. My możemy wracać już do portalu, bo udało mi się już odnaleźć to, czego szukałam. Czyli jak tutaj mamy tą fontannę, jak mamy oddalone miejsce, gdzie są te jakby derwiszowe slajmy do wrzucenia plortów, no właśnie w tym miejscu to się znajduje. Tutaj jest ostatecznie jakby koniec, kraniec mapy. Ja wam pokażę może w ten sposób. Będzie wam łatwiej w razie czego zidentyfikować to miejsce. W razie gdybyście szukali, to właśnie w ten weekend 27-29 lipca w tym miejscu znajdowały się
znajdował się ten party Gordo. My sobie już możemy wracać do domu. A, oczywiście jetpack mi się skończył. Na szczęście tutaj nie ma wody. Ale chyba będziemy musieli przelecieć jeszcze raz, żeby dostać się na górę, bo w tym momencie trochę byłoby ciężko inną drogą pójść. A tutaj już będziemy mogli sobie przelecieć po palmach. Tylko jeszcze zerknę, czy tutaj czasem nie pojawił się Gilda Ginger. Niestety, nie ma Gilda Ginger. A tak bardzo bym chciała. W ogóle tary grasują. W środku powinny być od razu wybijane przez tą aurę wokół oazy. Ale widać, że coś tam się jednak dzieje. Jeszcze nie do końca one wchodzą w tą aurę. No i przez to przeżywają. Dobra, jeszcze tylko mały rzut okiem. Może jednak... Może już kolejny dzień się zaczął? Chyba jednak nie. To wracamy do domu. Wracamy do domu i zostawiamy nasze ornamenty. O, jak się przestraszyłam! Czemu straszysz? One w nocy w ogóle pracują cały czas, wszędzie latają. Ale to dobrze, to dobrze. Dopóki mają wodę, będą latać. Te chmurzasty, ja sobie muszę zabrać je gdzieś indziej, wiecie? Strasznie nie chcę przyciągać innych. Oczywiście przyciągnęłam inne, ale to nie szkodzi. Wrzucimy sobie na ich miejsce inne ornamenty. Tylko trochę porozrzucajmy je, żeby było w miarę różnorodnie. Złoty ornament może być tutaj. A te chmurkowe ornamenty myślę, że przyczepimy sobie gdzieś tutaj przy domku, żeby było przyjemnie wejść do domu, chociaż może trochę wyżej? Nie aż tak, nie aż tak. Chcę, żeby, wiecie, żeby były chmurki widoczne przy moim domku. To będzie bardzo przyjemne takie wchodzenie, wiecie, w takich warunkach do naszej sypialni. Cikadu możemy wrzucić tutaj. Niech sobie rosną. Tutaj widzę, że też sporo tych kurczaczków jest. Zobaczmy jeszcze, skontrolujmy, jak wygląda sytuacja w tej zagrodzie kurczaków. Ale jak widzimy, że żadnych kurczaków nie ma jeszcze. Może trzeba byłoby przynieść trochę dorosłych kur jeszcze tam. Na pewno im więcej jest kur, tym łatwiej o małe kurczaczki. Dobra, zostawimy, myślę, że tyle. Akurat tam jest sporo kurczaków, które wkrótce powinny dorosnąć. A te kury do roboty, lenie! Produkować kurczoki! My możemy w takim razie wybrać się spać, a rano przeniesiemy się już do kolejnego weekendu, czyli tego już ostatniego, czyli 3-5 sierpnia. I tym razem udamy się do dziczy, ponieważ właśnie w dziczy znajdziemy te slajmy. Ale najpierw musimy skontrolować ilość wody u dronów. No właśnie, woda się skończyła, ale na szczęście możemy uzupełnić zapasy. Już wszystko powinno być dobrze. I patrzcie, ile kurczaków porosło. Wszystkie chyba te małe kurczaczki musiały przez ten czas, gdy spałam, dorosnąć, bo zrobiło ich się naprawdę tutaj mnóstwo. I myślę, że tym razem nakarmimy te kurczaki. Nie możemy, znaczy te slajmy, nie możemy ich aż tak głodzić. Musimy trochę jedzenia im zapewnić, ponieważ no... Pewne rzeczy są istotne, ale są rzeczy ważniejsze, a tutaj szczęście moich slajmów również jest dla mnie istotne. Tak samo tutaj! Wow! Dobrze. Myślę, że to jest doskonały pomysł, żeby tutaj zrobić kolejną zagrodę. I te kurczaki będziemy częściowo spalać tutaj dla tych slajmów ognistych. Na razie niech się zajmuje dron zbieraniem tych plortów od nich. To jest chyba nawet lepsza opcja, wiecie? Bo strasznie niewygodnie się zbiera te slajmy, te plorty, a te slajmy z kolei można bardzo wygodnie sprzedać, więc ja myślę, że mogę tutaj sobie sprzedawać je ręcznie, a tylko z tamtego miejsca, z tego żarowego... nie wiem, jak to nazwać w sumie. Z tego żarowego miejsca, z mieszkania naszych tych slajmów, stamtąd możemy zbierać to automatycznie, więc myślę, że to jest wygodniejsze nawet. Bierzemy sobie 10 mango i trzeba byłoby pójść do Odgena, tam jest portal do dziczy. No i będziemy szukać kolejnego slajma imprezowego. Jestem bardzo ciekawa, jakie w ten weekend będą tutaj dostępne rzeczy dla naszych slajmów. W ogóle ile jedzenia? Czy te slajmy w ogóle... Okej, widzę, że są obrzucane jedzeniem. Nagle zapanowało szczęście! Tylko tutaj coś nie pasuje im. Czy jest za daleko? W takim razie, wiecie co? Myślę, że tutaj będziemy musieli pozbyć się tych slajmów, bo to jest niebezpieczne, żeby w tym miejscu były slajmy, które mogą zagrażać innym slajmom. Widzicie, jakie one tutaj tornado robią? Nie są zbyt szczęśliwe, więc po prostu wypuścimy je, idźcie wolno, żyjcie tam, gdzie będziecie żyły szczęśliwie
I wcale nie wyrzucam ich do wody, nie. One po prostu idą do lepszego miejsca w tym momencie. Zobaczcie, jak się cieszy. O, jak poleciał. I od razu, słuchajcie, tornada ustanął i wszystko będzie tutaj bardzo dobrze. Nie chcę Tara tutaj wprowadzać. Te po prostu uwolnimy. I tym samym tutaj będziemy mogli, nie wiem, czy zrobić jakąś zagrodę, czy po prostu zostawimy ją na razie pustą. Zobaczymy. Na razie nie mam jakichś szczególnych planów, żeby tutaj je coś zrobić. Chociaż myślę, że niegłupim pomysłem będzie tutaj zrobienie kolejnej zagrody kurczaków. Postaramy się z dziczy przynieść jakieś kurczaki, o ile nie zapomnę. I o ile będę miała miejsce na to, ponieważ, tak jak mówiłam, ornamenty zajmują sporo miejsca. A skąd to tornado jeszcze? Chyba gdzieś jakieś slajmy jeszcze żyją i produkują to tornado w tym miejscu. No nie wiem, na razie musimy tutaj zrobić kurczakarnię. Czyli najfajniejsza rzecz na świecie dla mnie w tym momencie. Dalej usilnie realizuję do realizacji zadania. Okej, mamy to zrobione. Jeszcze tylko kupimy wszystkie ulepszenia i przez to trochę też na pewno się spłukam finansowo i będzie mi ciężej dotrzeć do tego etapu, gdy mam mnóstwo kasiory. Aha, już widzę, że dlaczego te drony nie pracują tutaj. Proszę bardzo, zapas wody uzupełniony, możecie wracać do pracy i zobaczmy, ile tych plortów tutaj jest. No, jest nieźle, powiem szczerze, jest nieźle, bo mamy tych derwisz plortów prawie 200. Więc na razie jeszcze nie będę tego sprzedawała. Myślę, że już teraz możemy spokojnie udać się. Wiemy, że te slajmy są pod dobrą opieką. Koniecznie muszę porobić więcej tych dronów, bo one są naprawdę świetne. Miałam wziąć kurczaki. No kurczę, chyba mi się nie uda. Ale okej, jesteśmy dobrej myśli. I musimy udać się w poszukiwaniu tego slajma, który już na wejściu jest widoczny. Bardzo dobrze. To nam troszeczkę ułatwi sprawę, nie musimy go szukać. Ale fajnie nam się złożyło. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj latają inne slajmy. Idź ode mnie. Uciekaj. Muszę odnowić sobie jetpack. Super, bardzo fajnie. Myślałam, że trochę więcej czasu zajdzie mi na poszukiwaniach. Natomiast jak tutaj pojawimy się w tym miejscu, to już zaraz widoczny jest ten slime. Z innej strony też mamy wejście. I od razu tutaj, z tego co mi się wydaje, mamy też wyjście. To wiecie co? Wezmę więcej kurczaków i najpierw zaniesiemy te kurczaki do Odgena. Myślę, że tak będzie łatwiej, biorąc pod uwagę, że tak łatwo przyszło mi zrobienie tego, w sensie odnalezienie tego slajma, to może akurat pojawimy się blisko przy tym portalu jeszcze raz. W takim razie wrzucamy te wszystkie kurczaki, koguty, kurki, wszystko wrzucamy tutaj do naszej zagródki. I teraz słuchajcie, jak mam tyle tych zagród kurczakowych, to na pewno musi mi się udać jak najszybciej zapełnić tą zagrodę. No i oczywiście wracamy do dziczy, bo przecież nie po to tu przyszliśmy. Ej, dlaczego ja tych cikadu tam nie wrzuciłam? No nieważne. No to idźcie wolno, jesteście wolne przynajmniej w tym momencie. Jesteśmy też całkiem niedaleko, więc nie jest najgorzej, tak mi się wydaje przynajmniej. Może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś tutaj, co? Dokładnie, okej. Wszystko pod kontrolą, słuchajcie. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. Możemy w takim razie poczekać jeszcze, jak nam się odnowi jetpack, wskoczyć w tamto miejsce i nakarmić. Ej, uda mi się! Uda mi się, nie mogę! Ślizgam się! To wspinanie po tych skałach jest trochę uciążliwe. Dalej nie mogę się do tego przyzwyczaić. Slajmy gryzą. Ale już my zwiewamy od was. Nie będziecie mnie gryźć. Mam teraz nadzieję, że się nie rozsypią te skrzynki gdzieś na dół. Że nie zgubię żadnej z tych skrzynek. Okej, łapiemy je. Mamy kolejny ornament Lucky. I mamy Tangle. Okej. Tangle i Painted. O, mamy kurczaki. Te zafarbowane, bardzo fajnie też wyglądają. Muszę je obejrzeć naokoło, jak wyglądają ze wszystkich stron. Kolejny lucky ornament? Nie, chyba wyrzuciłam tego lucky ornamenta. W takim razie tutaj sobie zmieńmy slot, na którym mamy nasz wyrzut powietrza w momencie, kiedy chcemy zniszczyć tę skrzynkę. Okej. Jeszcze w takim razie moglibyśmy sobie pozbierać trochę kurczaków. Myślę, że no, od razu to zrobię. Patrzcie w ogóle, jak dużo jest tutaj tych kulek z błota wszędzie. Dawno tutaj nie zbieraliśmy żadnych tych owoców i trochę się tego tutaj nagromadziło. Ale no niestety nie mogę się teraz tym zająć. Poza tym nie potrzebuję tofu, a już tylko tofu moglibyśmy za to uzyskać. Potrzebuję za to kurczaków, więc wracamy.
Myślę, że kilka z nich sobie tutaj jeszcze wrzucimy. Tutaj ich jest całkiem sporo, ale... O, już widzicie, pojawiły się... Chociaż nie, może wyrzuciłam tego kurczaczka, no nie wiem. Zostawmy sobie na razie, chociaż nie chcę za dużo, za dużo. Tyle wystarczy, zdecydowanie. Zabieramy ornamenty. Jeszcze bym dorzuciła wody, bo nie wiem, kiedy będę tutaj następnym razem. Dorzucimy wody do tych zbiorniczków i możemy wracać do domu. I teraz myślę, że warto byłoby przejść się po wszystkich zagrodach z kurczakami i zebrać te kurczaki, zobaczyć, ile ich się naprodukowało, bo w pewnych miejscach dawno nie byłam. Teraz pytanie, czy pamiętam, gdzie były wszystkie te moje kurczakarnie rozstawione. Przede wszystkim zobaczmy, co tam u wodnych slajmów, bo w sumie dawno tam nie byłam. Nie wiem, czy tam one jeszcze żyją. Tak samo tutaj się mało slajmami zajmuje. Naprawdę potrzebuję dronów. Okej, mamy dużo jedzenia, więc będzie można na dłuższy czas uzupełnić zapasy. To się dobrze akurat składa. Zazwyczaj jak tutaj przychodziłam, to akurat była taka pora, że tych pietruszek nie było tutaj zbyt wiele. Ale na szczęście dzisiaj jest inaczej. Nie smućcie się, zaraz będziecie mogły sobie coś zjeść. Bo musimy to w miarę podzielić na 3 zagródki, żeby wszystkie slajmy mogły się najeść. Wy też to robicie? Tak, też jecie warzywa, więc nie ma problemu najmniejszego. I pozostałe wrzucimy tutaj. Te slajmy, one chyba najmniej były karmione. A też lubił bardzo, jak widzicie, pietruszki. No, trochę też plortów się tutaj nazbierało. I jeszcze pójdziemy do wodnych slajmów. Na razie tych plortów nie ruszam. Myślę, że tutaj sobie sprowadzimy drony. One na pewno będą fajnie tutaj działać, bo pozwolą nam wszystkie te zwierzęta, właśnie zwierzęta, wszystkie te slajmy karmić. One jedzą to samo. Mamy jedno tylko do jedzenia, bo wszystkie są po prostu warzywożerne. Nie wiem, czy w sumie tak powinnam powiedzieć, ale tak samo będą mogły zbierać plorty, bo tutaj są tylko i wyłącznie zagrody, więc tych plort kolektorów, jak będziemy zbierać jedzonko, to całe to miejsce będziemy mieli ogarnięte już. Tutaj tak samo moglibyśmy przywołać parę. Tutaj nie potrzebujemy karmienia, potrzebujemy tylko jednego drona, który będzie zbierał plorty. Problemem natomiast jest tutaj fakt, że nie mam żadnego miejsca do sprzedawania tych plortów, ale w sumie to też jest jeszcze do rozwiązania. Myślę, że spróbujemy sobie zrobić następnym razem w tym miejscu po prostu miejsce do sprzedawania, ten taki slot do sprzedawania plortów, no i właśnie dwa drony, nie, w sumie nawet jeden wystarczy, tak jak powiedziałam w sumie wcześniej, który będzie zbierał te plorty z tych miejsc i sprzedawał. Wtedy już tutaj nie będziemy musieli zaglądać, chyba że będziemy chcieli sobie odwiedzić nasze wodne slajmy i to jest chyba dobry pomysł. To brzmi w ogóle jak plan na następny odcinek. A czekajcie, skąd ja wziąłam tego slajma? Tutaj wracaj do swoich innych slajmów. Tutaj mamy pozbierane. Zostało nam tylko to miejsce do zebrania. Bo jak widzicie, tych plortów tutaj jest naprawdę dużo. Jeśli byśmy mieli tutaj slajmy ogarnięte, to też trochę kasy na pewno by nam mogło to przynieść. Chociaż, no, tak jak ostatnio patrzyłam, ceny plortów poszły drastycznie w dół, więc im dłużej się gra, im więcej slajmów się ma i im większy wybór tych plortów do sprzedaży, tym mniejsze są ceny za to. To jest dość problematyczne. Zobaczmy, jakie są ceny teraz tych plortów. Niby idą w górę, więc jest to dobry znak, ale o, teraz by się opłacało te Quantum Plorty, bo cena ich jest naprawdę wysoka, nawet najwyższa, oczywiście pomijając złote plorty. Więc myślę, że pomyślimy nad tym, jak to wykorzystać, a teraz idziemy jeszcze zobaczyć te kurczaki. Czy pojawiły się nowe kurczaki w nowym miejscu? Musimy ogarnąć tą zagrodę, koniecznie, koniecznie. Tak jak mówiłam, to jest ostatnie zadanie na dzisiaj. I lecimy. Od razu z miejsca lecimy, sprawdzamy. Parę dni mnie tu nie było, więc coś się powinno zadziać, ale nie dzieje się zbyt wiele. Myślę, że nie jest to zbyt zadowalająca produkcja. Na pewno mogłoby być lepiej. Teraz sporo się pojawiło tutaj tych zafarbowanych małych kurczaczków. Ale to nie do końca jest to, czego bym oczekiwała. Tutaj w ogóle brakuje koguta. Mam nadzieję, że jakiś kogut się wykluje z tego miejsca, z tych małych kurczaczków, bo koguty teraz są deficytowe w tym miejscu. Dobra, mamy starą kurę. Co się stało z tym kogutem? Możliwe, że się zestarzał już. Może w ogóle ja go tutaj nie przyniosłam? No nie wiem, liczmy na to, że z tych małych kurczaczków wykluje się jakiś kogut. No właśnie, mamy starego koguta, zestarzał się kogut.
To też trzeba pilnować, żeby cały czas był dostęp do starych, znaczy do młodych kogutów. Tutaj jeszcze jeden jest, więc też jest nadzieja, że coś jeszcze z tego się wykluje. I możemy, słuchajcie, wracać do domu. Tutaj też musimy podlać nasze drony. One siedzą w tym miejscu. I tutaj też raczej jest wszystko ogarnięte, więc nie musimy się tym martwić. Już tutaj wszystko powinno być jak należy. Także myślę, że na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej filmów. Jeśli podoba wam się to, co robię, to zachęcam jak najbardziej do zostania ze mną na dłużej. A ja już dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.